W poniedziałek, 8 kwietnia, dyrektor oddziału PKS Nowa, Jarosław Żaborowski, został przywrócony do pracy. Stało się to w efekcie ugody podpisanej na skutek mediacji pozasądowych, przeprowadzonych kilka dni po tym, jak Białostocki Sąd Pracy na wniosek Żaborowskiego wydał postanowienie o zabezpieczeniu jego powództwa. Zwolniony parę tygodni temu dyrektor suwalskiego PKS-u od chwili, gdy dowiedział się o utracie pracy, zapowiadał powództwo, podnosząc m.in. podczas sesji wojewódzkiego sejmiku, że zakończenie jego kariery w oddziale białostockiej spółki przewozowej odbyło się z naruszeniem przepisów chroniących związkowców. Argumentów było wystarczająco dużo, by sąd pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora o zabezpieczenie powództwa poprzez przywrócenie do pracy. Wydając 29 marca postanowienie o zabezpieczeniu, Białostocki Sąd Pracy argumenty podniesione przez Żaborowskiego i jego pełnomocnika, mecenasa Władysława Harkiewicza, uznał za tak mocne i wyczerpujące, że odstąpił nawet od wydania uzasadnienia. W obliczu takiej klęski pracodawca zdecydował się na podjęcie mediacji. Ostatecznie strony ustaliły, że Jarosław Żaborowski, dyrektor oddziału w Suwałkach, zostanie przywrócony do pracy w dniu 8 kwietnia 2024 roku, a strony będą odtąd pracować na rzecz dobra spółki jako całości. W ugodzie zapisano również, że kwestia ewentualnego podziału spółki i wydzielenia oddziału w Suwałkach będzie nadal procedowana i rozstrzygana przez właściciela PKS Nowa, czyli samorząd województwa podlaskiego. Ugoda przewiduje również, że spółka pokryje w imieniu Żaborowskiego jego koszty zastępstwa procesowego. W zamian Jarosław Żaborowski zobowiązał się do współpracy na rzecz dobra firmy, co i tak dotąd robił, a oprócz tego do wycofania z sądu pracy złożonego pozwu. Niewątpliwy wkład w zwycięstwo Żaborowskiego wnieśli pracownicy suwalskiego oddziału, ale byli tu także politycy. Najbardziej w obronę zarówno dyrektora, jak i oddziału w Suwałkach zaangażował się do niedawna radny sejmiku wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości Romuald Łączkowski, który podczas sesji dotyczącej sytuacji w suwalskim PKS Nowa i sprawy zwolnienia dyrektora Żaborowskiego wystąpił z niespotykaną pasją i wygłosił pełne determinacji wystąpienie, w którym na prezesie białostockiej firmy przewozowej nie zostawił suchej nitki. Należy też docenić ogromny wkład posła Jacka Niedźwieckiego, którego wizyta w siedzibie suwalskiego PKS-u, zainicjowana przez pracowników oddziału, zakończyła się wezwaniem policji, sprowokowanym skandalicznym zachowaniem prezesa PKS Nowa. Poseł Niedźwiecki murem stanął wraz z załogą w obronie szefa oddziału. Kolejną osobą, która z dużym zaangażowaniem włączyła się w sprawę, był Cezary Cieślukowski. Wywodzący się z PSL-u radny sejmiku wniósł wiele merytorycznych argumentów i pomysłów na ratowanie placówki, o którą walczyli i pracownicy, i dyrektor. Spośród radnych sejmiku warto również docenić rolę radnej Anny Naszkiewicz z Koalicji Obywatelskiej, która w doskonałej interpelacji skierowanej do zarządu województwa nie pozostawiła pola do dyskusji. Swój wkład w dalsze procedowanie sprawy wydzielenia suwalskiego oddziału miał również podlaski marszałek Artur Kosicki, który publicznie przyznał, że jest zwolennikiem dokonania tego podziału. Ta lista dowodzi, że współdziałanie nawet politycznych przeciwników jest możliwe.